No dobra, to witam Was. Nazywam się Marek, jestem programistą. Tak, taki przy... Anonimowym programistą, nie programuję już od kilku godzin. Na poważnie, nazywam się Marek Stawiarz. Jestem programistą już od wczoraj, liczyłem właśnie 15 jakoś tam lat. Oprócz tego jestem współwłaścicielem firmy Hot Technology. Razem z Marcinem i Magną tutaj tworzymy CodeMe. I chciałem Wam opowiedzieć o tym, jak powstało CodeMe, dlaczego, czy w ogóle da się nauczyć Javy w jakimś takim krótkim okresie czasu. No bo tak, powiedzmy sobie szczerze, no 24 godziny, jak te książki mówią, czy też 21 dni, no to od razu mówię, nie, to się nie da nauczyć. To chyba każdy z nas, kto programuje, zdaje sobie z tego sprawę, że no, zostanie programistą w miesiąc, no to jest niewykonalne. Tak? Natomiast jak to się wszystko zaczęło? Wszyscy wiemy, jaka jest sytuacja na rynku programistów. No, warto być programistą. Programiści nieźle zarabiają, no, możemy mówić, że nie jest tak dobrze, ale nie jest też tak źle. I każdy by chciał zostać programistą, kto patrzy na programistów z boku. I wiemy też... jakiś wygaszacz się włączył. I wiemy też, że... jest popyt na programistów, tak? No jest programistów ciągle za mało, tak? Tak więc my w naszej firmie stwierdziliśmy, że no, potrzebujemy nowych ludzi. I pewnego razu postanowiliśmy, ok, damy ogłoszenie na praktykantów. Na praktykantów testerów i praktykantów programistów, tak? I zdarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Przyszło kilka ciekawych osób. Aplikowało kilka ciekawych osób na programistów. Jeśli mieliście tam okazję kiedyś uczestniczyć w procesie rekrutacji od tej drugiej strony, to wiecie, że naprawdę całkiem ciekawie ludzie się potrafią ocenić, tak? Mieliśmy programistów, którzy doskonale programują według CV, napisali tylko kilka programów C na zajęciach ze szkoły. A mieliśmy też testerów, którzy po pierwszej rozmowie okazało się, że doskonale wiedzą, jak działa komputer, jak działają wskaźniki i napisali grę w Go. No więc było to fascynujące, po prostu widzieć, jak ludzie sami się oceniają. No i oczywiście do tej pory współpracujemy z naszymi częścią praktykantów, tak? Około 30% naszego zespołu to stanowią praktykanci, którzy mieli nikłe pojęcie, albo zielonego pojęcia nie mieli o programowaniu w ogóle, tak? Przepraszam, to sobie też muszę tutaj otworzyć, tak? To, co charakteryzowało osoby, które zostały z nami, to była pasja, tak? To była pasja i to była chęć, tak? Bo te książki mówią, tak, te tytuły 24 godziny, 21 dni, tak? Natomiast bez zaangażowania, bez pogłębiania tematu, tak? No to nie miałoby to żadnego sensu. To jest nikła wiedza, jaka jest potrzebna do tego, żeby płynnie programować, żeby płynnie tworzyć oprogramowanie, tak? Zresztą jest też kolejna kwestia, tak? My, tak, już z jakimś tam doświadczeniem w programowaniu, tak, chyba żaden z nas nie może powiedzieć, że wie wszystko, tak. Cały czas się technologie zmieniają, technologie dochodzą, stare umierają, powstają nowe, cały czas musimy się uczyć, tak. Jeśli chcemy być dobrymi programistami, cały czas musimy rozwijać sami siebie, tak. Tak więc, dlaczego i też początkujący muszą mieć dokładnie to samo, tak. Dokładnie to samo podejście, żeby cały czas przejść do przodu, żeby cały czas coś poznawać, tak? Jak u nas wygląda ten proces? U nas i nie tylko u nas, tak? Bo znamy też firmy, które mają specjalny dział, gdzie zatrudniają osoby, tutaj w Trójmieście zatrudniają osoby, praktykantów bez żadnej wiedzy i płacą im normalnie pensję za to, aby przez 2 czy 3 miesiące popracowały z nimi i zrobiły projekty, które są później po prostu wyrzucane do kosza, tak? Chodzi tylko o to, żeby sprawdzić, czy te osoby umieją myśleć, tak? Są w stanie nauczyć się myśleć programistycznie, tak? Żeby umieć rozwiązywać problemy, a następnie z tych osób, które zostaną, są pchane po prostu dalej do struktur firmy, tak? Więc to było dla nas również takie fascynujące. My postanowiliśmy działać podobnie.
w zależności od tego, czy jakie były projekty w firmie, czy było coś sensownego do robienia, czy były duże, czy były skomplikowane, czy nie, albo dawaliśmy prostsze zadania, tak, które były... Mam podobny problem ze swoim, tylko u siebie pamiętam naciskać. I dawaliśmy prostsze zadania, które, na przykład zadania z boku, czysto teoretyczne, które po prostu ludzie wykonywali, albo grupowo, albo samodzielnie, albo, i co było dużo, dużo fajniejsze, dawaliśmy im zadania z aktualnych, rzeczywistych projektów, tak? Jakiś tam wycinek kodu, coś tam trzeba było zrobić, dodać gdzieś przycisk, coś zapisać do bazy dodatkowo, tak? Równolegle do tego, co robili ci ludzie, my praktykanci, równolegle robił to jakiś etatowy programista, tak? Żeby trzeba mieć pewność, że klientowi oddamy coś sensownego. Natomiast z praktykantami umawialiśmy się, że jeśli ich kod, który napiszą dla nas w ramach praktyk, użyjemy, czyli on wpadnie do repozytorium, pójdzie po prostu na serwery, pójdzie do klienta, oni dostaną za to pieniądze, co było dodatkowym motywatorem, tak? I przyznam, że bardzo fajnie to się zaczęło sprawdzać. Bardzo szybko można było takie drobne zadania przerzucać już na praktykantów, co jest, wiemy, że no, cały przekrój ludzi jest nam potrzebny przy dużych, większych projektach, no bo nie oszukujmy się, czasami jest potrzebny ktoś, kto przeklika aplikację, tak? Czasami potrzebny jest ktoś, kto wprowadzi dane, czasami potrzebny jest ktoś, kto dopisze drobną funkcjonalność, bo przecież nie będziemy korowego programisty z 20-letnim doświadczeniem brali do tego, żeby dodawał zapisanie rekordu, daty do jakiegoś rekordu w bazie danych. Byłoby to po prostu z marnotrawstwem, lepiej wykorzystać go do czegoś innego. Stąd też nasi praktykanci tak powoli fajnie sobie przechodzili po tych wszystkich szczebelkach, aż do etapu, gdzie zostali się naprawdę pełnoprawnymi programistami. Tak jak mówiłem, 30% z naszego zespołu, mogę to spokojnie powiedzieć, stanowią osoby, które przyszły na praktyki. Tak? I kilka miesięcy temu przyszedł do nas Marcin. I Marcin zaproponował: słuchajcie, mam taki temat, co wy powiecie, czy da się nauczyć kogoś programować Java w 3 miesiące? Ja ze wspólnikiem, kiedy już ochłonęliśmy, kiedy brzuch nas już od tego śmiechu przestał boleć, zaczęliśmy to na poważnie rozważać. Wspólnik Paweł rozpisał plan, tak? Rozpisał plan szkolenia. Oj, strasznie to było wypchane. To było naprawdę strasznie wypchane, bo w te 3 miesiące zaplanowaliśmy od projektowania, od myślenia obiektowego, aż po aplikację opartą na Whiteflyu, tak? W 3 miesiące postanowiliśmy, że zrobimy coś takiego, że nauczymy osoby. Spróbujemy przynajmniej nauczyć ludzi programować w Javie od kompletnego zera do prostej chociaż, ale jakiejkolwiek aplikacji na serwerze aplikacyjnym, tak? Już J2E. I... nie zdążyłem, sorry. I... co się okazało? Szkolenia były 2 razy w tygodniu, po 3 godziny przez 3 miesiące. Strasznie mało czasu. Strasznie mało czasu. No, stwierdziliśmy, że nie będziemy mówili nic o API, nie będziemy przedstawiali, jak działa poszczególna, co opisuje poszczególna klasa, co wykonuje poszczególna metoda. Będziemy dawali tylko zajawki. I teraz to, jak ludzie się zaangażują, tak, będzie miało wpływ na to, czy coś z tego wezmą, czy nie. Tak? Przyznam, że pierwsze zajęcia były ciężkie. Aha, do tego były jeszcze 3 hackatony. 3-miesięczny kurs i 3 hackatony, żeby po prostu razem już puścić osoby, żeby spróbowały już napisać jakiś swój własny działający kod. Pierwszy hackaton był tam po trochę większym, nie po miesiącu, tylko po 1,5 bodajże miesiąca, żeby po prostu jakieś naprawdę te podstawy już tam załapać. I to była świetna sprawa, tak? Stwierdziliśmy, że nie uczymy API, uczymy myślenia, uczymy korzystania z dokumentacji, samodzielności, tak? I rozwijania siebie samodzielnie. I na pierwszym hackatonie, no, pierwszy hackaton
no szczerze mówiąc, tam jakiś tam rewolucyjny nie był, tak? Natomiast pozwolił tam osobom się przełamać do tego, żeby na przykład zadawać więcej pytań, żeby nam pokazał przede wszystkim, na co zwracać uwagę i co, które rzeczy są trudniejsze dla zrozumienia przez taką osobę, która no, na przykład chce się przekwalifikować, no bo to szkolenia mamy w godzinach popołudniowych, więc było to również dla osób, które po prostu chcą się przekwalifikować, tak? Chcą zmienić zawód, żeby sobie lepiej zarabiać, tak? I cóż się okazało? Okazało się, że oczywiście do końca kursu nie wytrwała cała grupa. Do końca kursu wytrwało no ponad połowa, tak? To jakoś ponad połowa była osób. A i część osób się wyjątkowo zaangażowała w to, tak? Tam dużo się pytali, dużo czytali w domu, bo to było widać, tam pisali własne programy, tam przychodzili z pytaniami i efektem całego tego szkolenia okazało się, że drugi hackathon naprawdę był już bardzo, bardzo fajny. Natomiast no i tak ciągle nam obiecaliśmy, że powiemy o jakichś tam rzeczach J2EE, także że wprowadzimy, wejdziemy w te serwery aplikacyjne, więc musieliśmy słowa dotrzymać, bo jakby nie patrzeć, to jednak szkolenia były tam płatne. Więc już ostatni miesiąc no, musieliśmy troszeczkę pociągnąć z tematem, pokazując jedynie na przykład, jak postawić, jak skonfigurować i tak, żeby już dalej osoby mogły sobie rozwijać, pisać tę aplikację razem. Natomiast bez wchodzenia w szczegóły konfiguracji, raczej podaliśmy na talerzu działający serwer. Natomiast trzeci hackathon zakończył się naprawdę według mnie rewelacyjnym sukcesem, tak? Wszystkie drużyny właściwie, jedna drużyna tam, znaczy, dobra, nie będę chwalił. Wszyscy zrobili właśnie zadanie, powiedzmy. Udało się zrobić grę, tak, po trzech miesiącach pracy, nie tylko, no, wiadomo, na zajęciach, ale i w domu, po trzech miesiącach udało się zrobić grę, tak. My postawiliśmy serwer serwer do gry, tak. Zadaniem programistów było napisanie klienta do tego, tak, aby przejść przez labirynt, otrzymać zadanie na końcu, wykonać to zadanie. To zadanie było z góry powiedziane, to jest zbiór liczb, trzeba je posortować i odesłać wynik zadania mailem. Czyli takie bardzo fajna sprawa. To, co zaobserwowaliśmy, również było fascynujące, bo grupy świetnie się podzieliły na zadaniami. Tak? Była jedna osoba, która zajęła się sortowaniem, właściwie w każdym zespole. Jedna osoba odpowiedzialna za interfejs, jedna osoba odpowiedzialna za komunikację z serwerem, jedna osoba odpowiedzialna za maila i to wszystko naprawdę zaczęło działać. Tak? Siedzieliśmy dużo godzin, bardzo dużo godzin. Nie wszyscy zrobili w 100%, znaczy żaden zespół nie zrobił tego w 100%, tak? No ale kurde, po trzech miesiącach ciężkiej pracy właściwie wszyscy nawiązali połączenie z serwerem, właściwie wszyscy zrobili interfejs graficzny, żeby pochodzić po labiryncie, właściwie wszyscy zrobili to sortowanie. Rewelacyjna sprawa, przyznam. Naprawdę to kurde fajnie się sprawdziło. Teraz właśnie dzisiaj rozpoczęliśmy w sali obok drugą edycję, troszeczkę już zmodyfikowaną, nauczeni doświadczeniem, ale fakt jest faktem i to, co mogę śmiało powiedzieć, to okej, nie da się nauczyć, tak? Nie da się nauczyć programowania w miesiąc, nie da się nauczyć programowania w dobę tym bardziej, ani w kwartał. Natomiast można osoby, jeśli znajdziemy osoby, tak, nawet spoza kręgu, nawet takie osoby, które nie umieją, ale widzimy, że są w stanie poświęcić swój własny czas i zaangażować się w to, to właściwie to jest podstawa tego, żeby się czegokolwiek nauczyć, tak? I to działa bez względu na wiek, bez względu na poprzednie wykształcenie, tak? Co jest naprawdę zaskakujące, jak dla mnie. I serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście brali praktykantów w swoich firmach ewentualnie, bo naprawdę można, mówię to z naszego doświadczenia, mieć perełki
tak, które po prostu odpadły w innych rozmowach rekrutacyjnych z tego względu, że no, nie znały składni, nie miały doświadczenia, czegoś, jakieś według nas podstawy, okej, podstawy nie znały, ale wystarczy poświęcić tydzień takiej osobie, no, nie tydzień siedzenia przy, tylko niech posiedzi z nami, a już będziemy wiedzieli, jak czy ta osoba ma szansę być programistą, czy nie, tak? Okej, okay. Właściwie to tyle, co chciałem powiedzieć. Pytania? No właśnie, pytania. Okej. Okay.